powinien działać również tamten mikrofon. Spróbujmy. Nie słychać. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że mogę otworzyć po raz drugi Kongres Polskiej Edukacji. Leksykalnie kongres to zjazd przedstawicieli. Witam wszystkich Państwa, zacnych uczestników dzisiejszego spotkania, przedstawicieli różnych instytucji, urzędów, organizacji zajmujących się oświatą. Wolę jednak myśleć o Was nie tylko jako o przedstawiciela, ale przede wszystkim jako o osobach współtworzących system edukacji i współpracujących ze sobą dla dobra wspólnego. Tworzymy razem system, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju i wychowania młodego człowieka oraz przygotowania go do podjęcia odpowiedzialności za swoje życie, ale też za życie bliskich i przyszłości kraju. Musimy pamiętać, że młody człowiek jest podmiotem tego systemu, że oświata jest dla niego, a nie odwrotnie. Dzisiejszy świat determinowany jest przez zmiany. Zmiany, które następują coraz szybciej i powodują, że człowiek atakowany jest przez coraz większą liczbę informacji. Wpływa to na jego funkcjonowanie, sposób myślenia i uczenia się. Wpływa również na sposób zdobywania wiedzy i umiejętności. Rewolucja informacyjna i technologiczna dotyka przede wszystkim, a właściwie najbardziej, dzieci i młodych ludzi. Zmienia ich sposób postrzegania świata, reagowania na bodźce, przyswajania i zapamiętywania wiedzy i umiejętności. Młodzi ludzie, pełniąc różne role społeczne i funkcjonując w różnych środowiskach, pozostają jednak tymi samymi ludźmi. Tak ukształtowani przychodzą do szkoły. Musimy zmieniać szkołę, bo nie możemy oczekiwać, że nasi uczniowie, przekraczając jej próg, będą funkcjonować inaczej. Że te doświadczenia, które zdobyli poza szkołą, nagle znikną. Nie możemy oczekiwać, że to oni dostosują się do sposobu, w jaki funkcjonowały i poznawały świat poprzednie pokolenia. Nie musimy robić rewolucji, ale naszym zadaniem jest ciągłe doskonalenie systemu edukacji do zmieniających się potrzeb naszych obecnych i przyszłych uczniów. Zmienianie systemu edukacji, dostosowywanie go do sposobu myślenia i uczenia się, tego nowego sposobu myślenia i uczenia się wymuszonego przez zmiany zewnętrzne. Dzieci coraz szybciej poznają nowe rzeczy, mają łatwy dostęp do informacji i wiedzy, ale to może spowodować chaos w ich głowach. Musimy uczyć je odpowiedzialności, musimy uczyć ich odpowiednio wcześnie selekcjonowania informacji, oddzielania wiedzy prawdziwej od fałszywej, czy też od tej nieużytecznej. To wymusza zmianę funkcjonowania szkoły i instytucji ją wspierających. Dzisiaj szkoła nie może być statyczna, a nauczyciel nie może być jedynie przekazującym wiedzę. Szkoła musi być elastyczna, musi reagować na indywidualne potrzeby ucznia, a nauczyciel powinien być przewodnikiem. Przewodnikiem, który pomaga swoim uczniom zintegrować zdobytą poza szkołą wiedzę, uczyć znajdowania w niej luk, podpowiadać, jak ją uzupełniać, podpowiadać, w jaki sposób selekcjonować te informacje, które są i które codziennie docierają do ucznia. Naszym obowiązkiem jest też wykorzystanie potencjału tkwiącego w uczniach i młodych ludziach. Zwiększany ten potencjał zwiększa się ze względu właśnie na to, że bodźce
zewnętrzny świat powoduje, że uczeń coraz więcej wie, ale ta jego wiedza jest taką wiedzą punktową. My musimy ją scalać, uzupełniać i pokazywać, jak oddzielać to, co istotne od tego, co nieistotne. Mamy też zobowiązania wobec następnych pokoleń. Jeżeli nie będziemy wyrównywać szans i wspierać rozwoju tych, którzy nie uzyskują wsparcia w domu rodzinnym i środowisku, w którym żyją, przegramy jako system. I ważne, żebyśmy rozmawiali o tym, używając argumentów i patrząc na to, co wcześniejsza edukacja przynosi małemu dziecku, w jaki sposób wpływa na to, jakim będzie w przyszłości człowiekiem. Edukacja przedszkolna to priorytet. Zwiększenie liczby dzieci w wieku 3, 4 i 5 lat edukacji przedszkolnej to wyzwanie cywilizacyjne stojące przed naszym pokoleniem. Dlatego rząd zaproponował, a Sejm w czwartek przegłosował, dotacje dla gmin na rozwój edukacji przedszkolnej. Zniesione zostaną dwie największe bariery upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Bariera liczby miejsc i bariera wysokich kosztów ponoszonych przez rodziców za udział dziecka w wychowaniu przedszkolnym. Projekt przewiduje, że każde dziecko w wieku 4 lat od września 2015 roku będzie mogło uczestniczyć w wychowaniu przedszkolnym, jeżeli taką wolę wyrażą jego rodzice. Gmina będzie miała obowiązek zapewnienia mu miejsca w przedszkolu. Pierścieniem bliżej. Nie, bliżej ciebie. Bliżej ciebie tym pierścieniem, jak mówisz. No? Czegoś nie
tracisz, bo przecież jest nie jeden szlak. Posłuchaj, niewierny kochanku, co nienawidzisz poranków, wróci do ciebie jeszcze ta truna, gdzie leży twoja kochanka dumna. Bo taki, co kochać nie umie, przegra, choć wszystko rozumie. Bóg cię pokaże swą nieczułością, za to, żeś gardził ludzką miłością.
Zaraz, zaraz! Na studiach jest zawsze drugi termin! Myśmy zaliczyli.